jeszcze jedno pytanie. To jest trochę plotka, trochę anegdota, a być może prawda. Opisał ją radny Krzysztof Owoc w jednym z ostatnich swoich tekstów, który zamieścił na swoim blogu. Opisał taką sytuację i teraz to jest moja interpretacja, bo on jej nie opisał wprost. Kiedy radny Przemysław Kuchcicki miał pana przeprosić za, przepraszał pana za na sesji, za tekst zamieszczony na stronie SOS-u, to zanim do tego doszło, miał powiedzieć, że wysyła teksty do gazety w pewnej określonej formie, natomiast ktoś te teksty podkręca tak, żeby były może nie wulgarniejsze, ale to bardziej krytyczne wobec osób, które dotyczą. Czy pan się spotkał z taką opinią? No tak, z opinią się spotkałem, natomiast nie jestem w stanie w żaden sposób tego udowodnić, dlatego nie chcę tutaj ani jakimiś nazwiskami, ani konkretnymi faktami operować. Natomiast usłyszałem takie zdanie. Natomiast nie jestem w stanie tego zweryfikować. Ale usłyszał je pan od radnego Przemysława Kuchcickiego? Tak, choćby miał się pan Kuchcicki wyprzeć tego, że nie pamięta, bo źle go zrozumiałem, to ja, kiedy spotkałem się z nim, aby poprosić go o refleksję i o jakieś zadośćuczynienie za te nieprawdziwe i złośliwe słowa pod moim adresem, usłyszałem, że no, poczuwa się do takiej konieczności i w związku z tym sam zaproponował, że na sesji mnie przeprosi, czy to zakończy sprawę. Ja powiedziałem, że jak najbardziej będę usatysfakcjonowany takim sposobem rozwiązania sprawy. I wówczas, jako pewnego rodzaju usprawiedliwienie, usłyszałem od niego, że tekst, który on oddał do gazety, miał trochę inną formę, a ukazał się w trochę innej. Natomiast zwróciłem mu uwagę, że to jego imię i nazwisko jest w podpisie pod tym artykułem i to on ponosi odpowiedzialność. Nie byłem zainteresowany drążeniem w ogóle tego tematu. I dlatego te przeprosiny padły na sesji, za co wtedy byłem wdzięczny. Natomiast pewnie i pan, panie Rafale, i też inne osoby pamiętacie, że ja na tej sesji, już po wygłoszeniu tych przeprosin, dziękując za dokonanie tego czynu, zwróciłem się z apelem, właśnie kolejnym apelem, również do pana Miłosza Czołka, który akurat wtedy był nieobecny na sesji, nie było ani pani burmistrz, ani pana wiceburmistrza, z prośbą właśnie o refleksję i o to, aby te przeprosiny miały jakąś rangę, jakieś znaczenie, żeby nie było tak, że za miesiąc, za dwa trzeba będzie znowu przepraszać, czy ukażą się kolejne tego typu artykuły. No i okazało się, że no, byłem przysłowiowym prorokiem, bo przeprosiny owszem padły, natomiast kolejne teksty przyciniły ten, za który pan Kuchcicki przepraszał, więc uznałem, że już jak nie ma sensu kolejny raz wracać się do tego człowieka.